Dzień dobry. Witam serdecznie w ambasadzie Stanów Zjednoczonych. Witam bardzo serdecznie. No właśnie w tej sprawie, bo ja bym chciał do Stanów polecieć, nie, kochanie? W jakim celu? Generalnie sytuacja jest taka, że koleżka mi fuchę nagrał, no i wiesz, o co chodzi. Najpierw robota, potem bailando, no i tak. I generalnie chciałbym dostać zieloną kartę, nie? Niebieską już mam, to teraz zielona do kolekcji by się przydała. No wiesz, o co chodzi, kochanie. Dobrze. To może, żeby nie tracić czasu, wypełnimy ankietę i sprawdzimy Pana znajomość języka angielskiego. Ej, to jest po angielsku, tak? Tak. A wiesz, że jak wrócę ze Stanów, to te pieniążki z kimś trzeba będzie wydać, kochanie. Wydawanie pieniędzy proponowałabym zacząć od operacji plastycznej. Jak dla mnie jesteś idealna, ale jak chcesz coś zmienić, to ja funduję. Dobrze, przejdźmy do ankiety. Name? Kamil. Surname? To z bierzmowania będzie Kacper, nie? Address? Address? Spacerowa 16. School? Po angielsku ma być, tak? Yes. No to czekaj, kochanie. College of Making Noise. Do you know someone in USA? No, oczywiście, że znam. Stallone, Schwarzenegger, nie? Brad Pitt. And? No to już jak tak bardzo dopytujesz, no to pisz tam dalej, nie? Sasha Gray, Mia Khalifa, Natalia Star, Liza. Ja wszystkie bardzo dobrze znam, kochanie, nie? Seks? Czemu nie? Ła, żartowałem! Ła! W życiu nie spotkałem takiej laski, co by tak szybko zdanie zmieniło. Warto znać języki, dlatego chcemy pokazać Ci, w jaki sposób można się ich uczyć poprzez zabawę. Kliknij teraz w link w opisie i weź udział w naszym bezpłatnym 7-dniowym wyzwaniu językowym. Dzięki niemu dowiesz się, że nauka języków może być przyjemna i zabawna. Bo lepiej znać języki niż nie znać, kochanie, prawda? To jest, co chodzi. Kocham Cię, Aryna.